Ozempic to lek dla cukrzyków, który robi prawdziwą furorę w Hollywood, ale nie chodzi tutaj o leczenie. Ale słyszałem o tym leku. Słyszałem o tym leku i słyszałem, że poza tym, że faktycznie można schudnąć, to później bardzo często pojawia się oczywiście efekt jojo, ale poza tym on strasznie wyniszcza trzustkę? Chyba trzustkę. Cukrzycy. Gwiazdy go biorą, żeby schudnąć. Ale od początku. Czym jest w ogóle Ozempic? Ozempic to lek stosowany u dorosłych. Co tak chcę pół kilo, żebyś się najadła. Chorych na cukrzycę typu drugiego. Chociaż ten lek nie jest zarejestrowany jako oficjalny lek na odchudzanie, to niektórzy lekarze i tak przepisują go swoim pacjentom. O skutkach ubocznych będzie mówiła. No zobaczymy, zobaczymy. Kasiu, jeszcze raz bardzo dziękuję za pakiety wspierania. Nie będę się teraz zagłębiać w medyczne szczegóły odnośnie tego leku, żeby nie przynudzać was za bardzo, dobrze, ale jeżeli ktoś byłby ciekawy, to może zatrzymać film w tym momencie. Nie będziemy. Ozempic pomaga w chudnięciu, ale jego stosowanie, żeby pozbyć się kilogramów, ma swoje konsekwencje zdrowotne. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym najpierw zastanowić się, dlaczego Ozempic jest tak popularny. I teraz się zorientowałam, że zapomniałam zapalić świeczek, więc uwaga, będziecie w tym cudownym momencie zapalania. Branie Ozempiku jest dosyć niebezpieczne. No ostatnio o tym słyszałem. Raz, że słyszałem, a dwa, że na TikToku nawet mi się kilka reklam wyświetliło, znaczy reklam, kilka ludzi, którzy mówili o tym, wyświetliło. Kasia, w tym bardzo serdecznie, hejka. Ogromną popularność Ozempiku zawdzięczamy oczywiście influencerom i celebrytom. Ale czy może wiecie, kto tak naprawdę zapoczątkował promocję tego leku? To może być dla was zaskakujące, ale był to Elon Musk. Ja mam jakieś dzikie wrażenie, że ona do opracowania tego materiału nawet palcem nie kiwnęła. Wiesz co, obecnie to wydaje mi się, że ktoś taki jak Natsu raczej ma montażystę, ma operatora, więc gościa od scenariusza również będzie miała. Że ona tam jest tylko aktorką i takie czasy chyba teraz trochę będą nastawały. Przerwa. Aram Marem wychodzi na prowadzenie, moi drodzy. Ech, Łysiński. Ozempic to gówno. Niszczy trzustkę w chuj. Mówię. Widzę, że Natsuzow stala się doktorem nauk medycznych. To tak jakby Elka robiła wyklady o życiu w trzezwości. O. Masakra. PS wchodzisz na DC. Wyzywasz, a później zdziwiony. Uśmiech. A gdzie ja zdziwiony jestem? Ty chyba już tutaj. Kasku, nie założyłeś bomby, już doleciały do ciebie, człowieku, ze streama. Dziękuję za piąteczkę. Oczywiście jest, moi drodzy, Aram Maram na pierwszym miejscu. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. Tak, a później będę na Discorda i was powyzywam, nie ma problemu. Trzymaciury. No, więc wydaje mi się, że nadchodzą trochę takie czasy. I że takich kanałów i takich... takich postaci w internecie będzie znacznie więcej. To znaczy, wiecie, będzie osoba, i która będzie tylko aktorką. Ponieważ będzie operator, montażysta, ktoś od researchu, ktoś od scenariusza i ona będzie tylko mówiła. I tyle. Takie czasy. Smutne? Nie wiem, trochę może bardziej telewizyjne, nienaturalne. Ja jestem, wiecie, youtuberem, który jest na YouTubie od zawsze, znaczy od zawsze, od praktycznie początku polskiego YouTuba. YouTuba samego oglądam również praktycznie od samego początku, więc jednak wolę w tym wszystkim tą naturalność, a nie pisanie i robienie wszystkiego za kogoś i tylko aktora, który kłapie. Jednym z tweetów. Dosłownie, kłapy, jak mapety. Elon Musk stwierdził, że oczywiście żadne leki nie są pozbawione skutków ubocznych, ale te związane z otyłością prawie na pewno przewyższają ryzyko związane ze stosowaniem takich leków, jak m.in. Ozempic. Ozempic zrobił też furorę w mediach dzięki Kim Kardashian, kiedy w 2022 roku musiała ona zrzucić kilka kilogramów przed Met Galą, aby zmieścić się w tę sukienkę. Sukienkę, którą nosiła sama Marilyn Monroe. Ale żeby w ogóle ubrać tą kreację, Kim musiała schudnąć około 8 kg. Oczywiście podczas swojego procesu mówiła w mediach, że udało jej się... No właśnie, kwestia jest tego. Później osoby chore, które potrzebują tego leku, nie mogą go dostać przez takich debili. Tak, również o tym słyszałem. No to jest dziwne. Bardzo dziwne, że ludzie go kupują, żeby schudnąć, a ludziom
innym faktycznie to jest w jakiś sposób potrzebne. Natomiast tak czy siak strasznie ora trzustkę. Mieścić tę sukienkę dzięki diecie i ćwiczeniom. No jednak nie wszyscy w to wierzą i duża część ludzi uważa, że zmieściła się w tę kietkę. O, dobry komentarz, Marta. Najpierw ludzie tyrają innych za byciu grubym, gdzie często niewiele ma to wspólnego z rzeczywistością, a później zdziwieni, że inni posuwają się do takich akcji brania na przykład Ozempiku. Dokładnie, no wiesz, obecnie żyjemy w czasach, wiesz, Instagrama, Facebooka i ogólnie tych wszystkich reality shows na w telewizji, tych Love Never Lies, czy coś tam, Island i innych różnych, gdzie są wszyscy piękni, umięśnieni, chudzi. I to jest jedno, natomiast pojawiają się również ludzie, którzy oceniają poprzez wygląd. Po prostu oceniają poprzez wygląd i nigdy nie wiemy, w jakim stanie psychicznym ktoś aktualnie tak naprawdę się znajduje, więc ciężko troszeczkę być, znaczy łatwo oceniać, ciężko wczuć się w czyjąś sytuację życiową i później wychodzi, wiesz, coś takiego, nie, że ktoś dosłownie głupieje na tym punkcie i posuwa się do takich środków, posuwa się do brania rzeczy, które koniec końców gdzieś tam mogą wyniszczyć dosłownie organizm, a trzustka jest jednak takim organem, który z tego co wiem, z tego co mi się wydaje, daje o sobie znać bardzo późno, więc jak on zaczyna boleć, no to już jest przesrane. Tylko przez to, że Marti, bardzo dziękuję. Brała leki na odchudzanie. I niby Kim Kardashian ponoć osiągnęła... Ponoć po Ozempiku rosną włosy, skusisz się? Nie, no weź. Nie, powiem ci, że uważam, że wyglądałem lepiej w włosach, nadal, mimo wszystko. Natomiast jeśli chodzi o przeszczep, to nigdy bym sobie nie zrobił. Twój cel i ubrała na tę Met Gale sukienkę od Mary Monroe, ale pytanie, czy naprawdę warto się męczyć i dążyć do takiej sylwetki tylko po to, żeby ubrać jedną sukienkę? Na liście, i tutaj zaznaczam prawdopodobnych użytkowniczek tego leku, są na przykład Kelly Clarkson, Khloe Kardashian czy Kylie Jenner. Jednak chciałabym tutaj podkreślić, że stosowanie przez te osoby Ozempiku nie zostało nigdzie potwierdzone i są to jedynie domysły. Ale mamy też kogoś, kto przyznał się do stosowania Ozempiku i jest to Chelsea Handler, czyli amerykańska, popularna bardzo prezenterka telewizyjna, która pierwszy raz chyba o takiej słyszę. Znała, że stosowała... Wolałem walić fetę. Wiesz, zawsze takie śpiszcie. Ozempik, ale nieświadomie i tylko w momencie, kiedy została poinformowana o tym przez swojego lekarza, natychmiast odstawiła ten lek. Dlatego to właśnie celebryci, osoby rozpoznawalne i mające duży wpływ na ludzi powodowały, że ten lek jest teraz tak popularny. Na starość cały organizm naraz się odezwie. No. Tylko wśród gwiazd, ale też wśród anonimowych osób, które coraz częściej sięgają po niego, nie dlatego, że chorują na cukrzycę, ale po to, żeby zrzucić kilogramy. Spójrzcie teraz, jak wygląda dostępność Ozempiku w polskich aptekach. Tego leku jest dramatycznie mało i teraz wyobraź sobie osobę, która faktycznie potrzebuje Ozempiku, bo choruje na cukrzycę. No, ale nikt nie słyszał. No czasem również jest i tak. I musi jechać nawet kilkaset kilometrów do apteki, bo jest taka słaba dostępność tego leku. Dzieje się tak między innymi dlatego, że osoby bez cukrzycy masowo wykupują ten lek, a osoby, które faktycznie go potrzebują, mają problem, żeby go dostać. A teraz pokażę Wam kilka komentarzy w tym temacie. Jedna z osób napisała, że miała rundę telefonowania z siostrą po aptekach na całym Górnym Śląsku, a później... Na co lekarz dietetyk? Nie no, wiesz co, ja na przykład dlatego lubię tykać tematów YouTube'owych, internetowych. Jeśli, wiesz, pojawia się na przykład jakaś kwestia związana z Japonią, no to bardzo lubię zaprosić kogoś, kto zna się na japonistyce, zna tą kulturę, żebym ja nie musiał robić z siebie sztucznego eksperta. Więc w tej sytuacji dziwnie mi się ogląda trochę Natsu. To znaczy ja wiem, że ona tego nie wie, że te informacje, które tutaj podaje, to jest... Że to nie jest jej konik, że ona to, wiesz, no, zebrała sobie jakieś informacje i tyle. Natomiast czy ona jest jakimś ekspertem? No nie jest, no. No nie jest. Mówi, to jest zbiór informacji. Też jako ekspertka się oczywiście, za ekspertkę oczywiście się nie podaje, więc nie musimy w ten sposób jej odbierać. Natomiast to jest zbiór informacji. No ale ludziom też się w jakiś sposób taki content podoba. No zależy to, kto
Czego kto szuka w internecie? Do jeżdżenia po Ozempik. Lek był potrzebny dla ich mamy, bo ma cukrzycę i dużą otyłość brzuszną, mimo że niewiele je. Inna z osób z kolei napisała, że jest dietetykiem i specjalizuje się w leczeniu cukrzycy i musiała zmienić swoim pacjentom lek, dlatego że był tak rozchwytywany, że aby go dostać musieli jeździć nawet 300 km do jednej apteki. Ponoć Natsu jest ekspertką do ukrywania prawdy i udawania, że nic, że nie widzi, co się dzieje. O kurde, ja też to słyszałem. Ciekawe, ciekawe. Jedną z influencerek, która przyznała się do brania leku na odchudzanie, jest Kinia Wiczyńska. Klaudia Kinia ma B, na swoim rozumiem, kanale dwa dobrze. Filmy, w których przestrzega przed braniem tego leku. Prawdopodobnie. Kto to jest? Ona jest z TikToka? Ja nie coś słyszałem, jakiś straszny syf o niej słyszałem. Swego czasu. Ktoś mi coś powie? Już nigdy nie wrócę do normalnego zdrowia, tylko no, już zawsze będę chora. W jej przypadku wszystko zaczęło się od tego, że w pewnym czasie Kinia sporo przytyła i postanowiła schudnąć. Na samym początku zaczęła chodzić na siłownię, starała się jej zdrowie, jednak nie widziała żadnych znaczących efektów i w tym momencie... Niezłe komentarze, nie zna influ. Nie, no ja właśnie kojarzę, że ona była... że ludzie mi chyba pisali, że ona jest jakaś tempa. I to taka giga tempa. I były jakieś dziwne z nią akcje, natomiast... Koniec końców nie zajął się tym tematem, więc czy to prawda, czy nieprawda? W momencie usłyszała... Dobrze pamiętam, czy nie? ...raz pierwszy o leku, który pomaga schudnąć. Niecałe dwa miesiące Kinia schudła 20 kg. Jednak w miarę stosowania ona leku... powiedziała cementary? ...zaczęła pojawiać się... Słyszała po raz... A, ona przed cementary, okej. Okay. Przy 9. albo 10. zastrzyku, 9. chyba zastrzyku, zaczęłam się bardzo źle czuć. U mnie to trwało cały czas, non-stop, dzień w dzień, co 5 minut były wymioty, był odruch wymiotny. Czułam się po prostu jak... no ja się nie czułam w ogóle. No i za czwartym razem, jak mnie zabrała karetka, to w morfologii od razu we krwi wyszło ogromnie powiększone te enzymy trzustkowe. Wydaje mi się, że część hejtu spada na co, bo... przez to, że jest z dziewczyną dubiela? Oczywiście, że tak, najbardziej. Lekarz, jak to zobaczyła, się tak pół na pół. Przeraziła, powiedziała, że jeżeli nie zostanę na oddziale, no to będzie sepsa, że tutaj grozi sepsa. Kinia niestety jest książkowym przykładem tego, co dzieje się, jeżeli bierzesz Ozempik, żeby schudnąć. Tak wygląda diagnoza Kini. No i co? Diagnozą jest idiopatyczne zapalenie trzustki, zapalenie żołądka i dwunastnicy, ostre zapalenie żołądka, ostra obrzękowość śródmięszowa. Czy ona to brała, żeby schudnąć, nie? Ja pierdolę. Weźcie się, jebnijcie głowę, naprawdę. Czy to o chuje ci idzie? Zapalenie trzustki. Ale co w ogóle zmotywowało Kinię do tego, że zaczęła brać Ozempik? Ludzie pisali wprost, że jest gruba, wywierali na nią presję, że wygląda nie tak, jakby tego... Nuggetsy, frytki, pizza, pewnie maczek, tabletki tabletkami, ale przy takiej diecie zabiegi będą zbędne. A ona jest z tego znana, że tak lubi sobie, że tak lubi te fast foody, że ciągle z fast foodami, czy nie? Czemu jest taka opuchnięta, nie wygląda to dobrze. Od lipolizy minęło już dużo czasu, a wizualnie żadnych zmian. No to oto jest to, co mówiłem wcześniej. Komentowanie wyglądu. Nigdy nie wiemy tak naprawdę, nawet tutaj sam powiem i sam się poprawię, nawet jeśli te maki, nuggetsy, frytki wpadają bardzo często, to nigdy nie wiemy, z czym mierzy się druga osoba. Ja na swoim przykładzie powiem, czemu nie. Obecnie ważę tyle samo, ile ważyłem przed rozpoczęciem treningów. Także 2 lata temu ważyłem, nawet trochę mi wstyd w jakiś sposób, wam powiem. 2 lata temu ważyłem tyle samo, co teraz. Rok temu ważyłem najmniej, bo ważyłem tam 77,1, natomiast to było to, wiecie, dzień takiego ważenia, więc tam faktycznie byłem odwodniony, natomiast ważyłem 80 kg. I teraz ważę tyle samo, co ważę tyle samo, co 2 lata temu. Obżeram się, obżerałem się, natomiast tak mi życie, tak, to jest mój najgorszy rok, jeśli chodzi o psychikę. Najgorszy rok psychicznie. Dlatego również rozpoczęła się, moi drodzy, terapia w moim wypadku. Także może jeszcze rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu skomentowałbym właśnie to w ten sposób, że no faktycznie, że mogłoby się, jeśli chodzi na zabiegi, a żre, no to niech się nie spodziewa cudów. Natomiast jak człowiek coś sam przeżyje, albo blisko jest czegoś takiego, no to, to ja zacząłem inaczej do tego podchodzić i nigdy nie wiem przez co Danosa przechodzi, a komentowanie wygląda zajebiście z płatkie, 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 płytkie, więc...
Więc tak to wygląda u mnie. Oczekiwali. Takich komentarzy jest o wiele więcej. Widać tutaj ogromny problem presji społeczeństwa na bycie szczupłym bez względu na konsekwencje i cenę. Widzimy też dookoła, że raczej promowane są te szczupłe sylwetki. A te komentarze, które pojawiają się u Kini Wyczyńskiej, mają swoje konsekwencje. Niestety Kinia jest przykładem na to, że takie opinie odnośnie czyjegoś wyglądu mogą mieć tragiczne konsekwencje. W tym wypadku są to poważne problemy zdrowotne, które ciężko będzie odwrócić. No bo jest to naturalne, że kiedy czytasz takie rzeczy na swój temat, to pogarsza nie tylko twoje zdrowie psychiczne, ale i fizyczne. Może gdyby Kinia nie czytała tych wszystkich komentarzy na temat swojej wagi, nie wzięłaby tych zastrzyków. Dlatego apel do wszystkich, zastanówmy się zanim komuś powiemy lub napiszemy, że... Musimy komentować? Nie, spoko. Jakby wiesz, w momencie, gdy jesteśmy... nie, spoko. Dla mnie luz, wiesz, to i od grubasów, i od karów możecie mnie wyzywać, na luzie. Natomiast czasem po prostu jest tak, że kogoś to może zaboleć w pewnym momencie. To, co mi pisze, jak jestem na transmisji na żywo, no to raczej nie. Raczej mi się coś takiego nie zdarza. Więc nic nie zmieniajcie. Odpisała mi ta laska ode mnie z domu, że to, co sobie wstrzyknęła, to było zębik. Lam black brain. Boże jedyny. Gruby lub otyły. Bo konsekwencje mogą być naprawdę różne i nigdy nie wiemy, czy ktoś ma te dodatkowe kilogramy przez... Iza teraz wykupiła Prime na miesiąc. To znaczy wykupiła. No wzięła ten testowy Prime na miesiąc i tam jest gra fortuny ze Stytanem. Jeden gniewny człowiek. Jest prawo zemsty. Boże jedyny, muszę sobie nadrobić. Obejrzałem, już oglądałem rzeczywiście, ale jeszcze muszę do tego wrócić. To, że się objada... No ku przyjacielsku, no ja właśnie wiem, dlatego to jest cudowne. Czy może stoi za tym poważna choroba? Dlatego nie osądzajmy, bo nie wiemy, jaka historia stoi za danym człowiekiem. O! Niektórzy bardzo lekarze dobrze. Ostrzegają, że wstrzykiwanie tego leku może prowadzić do zaburzeń trawienia, a inne skutki uboczne to na przykład problemy żołądkowe, mdłości, zawroty głowy czy ostre zapalenie trzustki, a przy odstawieniu przybranie na wadze. Jeżeli zdrowa osoba decyduje się na branie Ozempiku, to musi zdać sobie sprawę z tego, że ten lek może wyrządzić ogromne szkody w jej organizmie. Słuchajcie, śniadanie moje jak wygląda. Jest to jeden naleśnik. Bo po Ozempiku nie chce się jeść w ogóle, nie? Robione na oleju, w ogóle w smaku jest zupełnie inny. Łapie mnie po prostu czasami bezsilność, jak patrzę na to swoje jedzenie. A do tego talerz pełen leków i tak 3 razy dziennie. Na przykładzie Kini widzimy, że jest ona na restrykcyjnej diecie i musi codziennie brać kilka razy leki. Aha, czyli ona pokazywała, że jest... Ona pokazywała, że je mało, że jest na lekach i oni jeszcze cisnęli jej, że jest napuchnięta. Jej organizm jest mocno... No tak jest internet, tak jest internet, tak są ludzie, moi drodzy, niestety. Osłabiony. Że muszę w ciągu dnia zrobić sobie ze 2-3 drzemki. Słaba jestem jednak, wiecie, tego jedzenia jest trochę mniej. Zobaczymy, czy będzie parę lat, czy do końca życia, czy uda się szybciej, czy ta trzustka się zregeneruje. MK, ja mam tylko ten darmowy, miesięczny. Generuje. Ozempik jest ogromnym... Prima na miesiąc się nie opłaca, gdzie za 49 masz za cały rok. Ale ja mówię, że ona ma taki darmowy miesiąc. Spokój mi tu na czacie. Zagrożeniem, zwłaszcza dla młodych dziewczyn. Wpływ influencerów i celebrytów, którzy promują szybkie odchudzanie, może wywierać presję na młode osoby, które będą czuły, że muszą wyglądać w określony sposób, aby upodobnić się do osób, które obserwują na co dzień. Poza tym, aby kupić Ozempik, trzeba mieć receptę. A często jest tak, że osoby, które go szukają, tej recepty nie mają, więc szukają go na czarnym rynku, gdzie tak naprawdę nie wiemy, na co trafimy. No bo może to być cukier puder albo inny lek zapakowany tylko w opakowaniu po Ozempiku. Ale jeżeli są osoby, które biorą go z wiadomego źródła, to i tak, gdy stosują go tylko na odchudzanie, to może wywołać on dużą krzywdę. Ozempik to głównie lek na cukrzycę. I faktycznie może on pomóc w walce z tą chorobą, ale w przypadku chudnięcia lepiej zamiast magicznych tabletek zdecydować się na wprowadzenie zdrowych nawyków, sportu, aktywności fizycznej i nie traktować Ozempiku jako leku na odchudzanie. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tym trendzie. Czy może znacie kogoś, kto brał Ozempik lub inne leki na odchudzanie? Czy może macie cukrzycę i mieliście problem z dostępnością tego leku? Jestem bardzo ciekawa, bo mam nadzieję, że tym filmem też mogę kogoś przestrzec. Może... Wnioski są dwa. Najpierw zadbaj o swoje zdrowie psychiczne. Osoby, które się zastanawiają nad wzięciem tego leku, że naprawdę można zrobić sobie ogromną krzywdę.
A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Dajcie koniecznie znać też w komentarzu, jaki temat byście chcieli usłyszeć w kolejnym odcinku. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Buziaczki. A i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco. A kolejny odcinek już w środę o godzinie 18. Elegancko. Lecimy dalej. Moje droga Simony. Ostatnio na moim kanale pojawił. Jak na nazwę Not Bad, na właśnie temat? Tak, fajnie, fajnie, fajnie. Z początku pomyślałem sobie, że jest to dosyć, że inaczej, że spodziewałem się czegoś o wiele słabszego. A było okej. Okay. Tym do końca jest tak, że nic nie jest jak bierzesz Ozempik, że mniejsze uczucie, że mniej chce się jeść. Mniejsze uczucie tego głodu jest. Z tego, co słyszałem od osób, które go biorą.